And hear what it says. I oto co czytamy. Rabbi Halafta ben Dosa of Kfar Hanania said. Rabin Halata ben Dosa z Kfar Hanania powiedział. When 10 men sit together and occupy themselves with Torah, gdy 10 mężczyzn zbiera się, siadają razem, by zająć się Torą, the divine Shekinah abides among them, as it said, God abideth in a congregation of God. Wówczas Szekajna, obecność Boża, przebywa wśród nich, Szekina, dziękuję, jak jest powiedziane, Bóg zamieszkuje w zgromadzeniu, przebywa w zgromadzeniu Bożym. How do we know that this is true even when there are only five? Skąd wiemy, że jest to prawdą, nawet jeżeli jest tylko 5? Because it says when a band is his, he establishes his presence upon the earth. Amos 9:6. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię. Nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi. Pan oto imię jego. Okay. Well, translate this. The proof text is a little bit complicated here. Ten tekst udowadniający to, że gdy jest 5, to też tam będzie obecność Boża, jest trochę skomplikowany. And I don't have time to go through some intricacies of midrashic exegesis. I nie mam czasu, by zajmować się zawiłościami egzegezy midrasha. However, the idea is they're trying to prove how many people are needed to so that the Holy Shekinah would be among them. Jednakże próbują udowadniać, czy dociekać, ilu ludzi potrzeba, aby zamieszkała, przebywała wśród nich Boża obecność, Shekina. At least they're trying. They are trying. At least they're trying. Ale przynajmniej próbują. Okay, let's continue. And from what do we infer that the same is true when there are only 3 people? Stąd wnioskujemy, że jest to prawdziwe, nawet jeżeli są tylko 3 osoby. From the verse, Psalm 82, verse 1, in the midst of judges he judges. Z Psalmu 82, pierwszy wiersz, pośród sędziów on sądzi. Well, again, let's not go and trying to find the reason how they derive it. How they derive it. I znowu nie będziemy dociekać powodów i sposobów, w jaki sposób oni do tego dochodzą, czy wyciągają takie wnioski. But now you see they're trying to establish the case that 3 people is sufficient to have the Shekinah among them. Ale widzimy, że próbują teraz ustalić, że wystarczą 3 osoby, aby zamieszkała wśród nich Boża obecność. And then the question is, how do we know what how do we know that the same is true when there are only 2? I dalej pytają, skąd wiemy, że jest to prawdą, gdy będzie tylko 2? From the verse, and they that fear God spoke to the other, and the Lord hearkened and heard. Malachi 3:16. Can I see that? Wiemy to z wiersza i tu cytat. Gdy ci, którzy się boją Pana, rozmawiają ze sobą, the Lord Pan ich słyszy, usłyszał okay. I odpowiada. Malachiasza 3:16. Okay. And how do we know that
the same is true even of one. A skąd wiemy, że jest to prawda nawet przy jednym? Well, from the verse in every place where I hear my name mentioned, I will come to thee and bless thee. Exodus 20:24. Księga Wyjścia 20:24. W każdym miejscu, gdzie słyszę moje, gdzie wspomina się moje imię, przybędę do was i pobłogosławię was. So I just wanted to show you this little nice parallel of how the rabbis are defining, you know, when the presence of the Holy Shekinah is among the people. Chciałem wam pokazać, jak rabini definiują te zagadnienia o obecności tej Bożej Szekiny wśród ludu. And they start with 10 and they go with 2 and 3. Zaczynają od 10, a potem przechodzą do 3, 2. Okay. So, anyway, I just decided to share this nice Agada with you. Chciałem z wami więc podzielić się tą miłą, ładną Agadą. There is lots of things I would like to share with you, but I have to be selective today. Jest wiele rzeczy, z którymi chciałbym się z wami podzielić, ale muszę tak wybiórczo jakoś do tego podchodzić. Since this is our last day. Jako że jest to nasz ostatni dzień. Well, and we will go today to very important chapters of Gospel of John, chapter 7. Dzisiaj przejdziemy do ważnych rozdziałów Ewangelii Jana, do rozdziału 7. Chapter 7 and chapter 8. 7 i 8. The importance of these two chapters because they describe the events that happened during the Sukkot. Ważne są te dwa rozdziały, 7 i 8, ze względu na to, że ich opisane tam wydarzenia dzieją się w czasie święta Sukkot. In verse 2 of chapter 7 it says the drugim wierszu 7 rozdziału czytamy that the the Jewish festival of tabernacles was approaching. Że zbliżało się żydowskie święto namiotów. And Jesus's brothers, of course, wanted him to come to Jerusalem and show himself up, and Jesus didn't want to do this at first. Bracia Jezusa chcieli oczywiście, żeby Jezus się pojawił w Jerozolimie. Jezus na początku nie chciał tego czynić. And then he actually came and started teaching. Ale w końcu on tam przybył i zaczął nauczać. But the most important events of the Sukkot are actually happening not on the first days, but they are happening on the very last day. Najważniejsze wydarzenia w czasie trwania tego święta Sukkot nie następują pierwszego dnia, ale w zasadzie ostatniego. In verse 37 we will see the repetition of the theme we encountered yesterday. W wierszu 37 napotykamy na pewien motyw, z którym już się spotkaliśmy wczoraj. It says here, verse 37, wiersz 37, in the last great day of the holiday, Jesus stood up and declared. W ostatnim dniu święta, Jezus, the last great day. W ostatnim wielkim dniu święta, Jezus wstał i oświadczył.
Whoever is thirsting, come to me and drink. Ktokolwiek jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Who believes in me, from his belly, as it says in the scripture, will flow the rivers of living waters. Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, z jego wnętrza popłyną wody, rzeki wody żywej. Well, we talked about someone becoming the source of a living water. Rozmawialiśmy o tym, że można stać się źródłem żywej wody. We talked about this in John chapter 4, Jesus talked to Samaritan. Była mowa o tym w Ewangelii Jana rozdział 4, gdy Jezus rozmawiał z Samarytanką. And he specifically said to Samaritan woman that he is the source of that living water. I w szczególności powiedział Samarytance, że on jest tym źródłem żywej wody. And I mentioned that Jesus was drawing from the book of Isaiah. Wspomniałem, że Jezus zaczerpnął to z księgi Izajasza. And we learned the song Shaftei Maim Besason yesterday. Śpiewaliśmy wczoraj tę pieśń. And but what does it mean? Ale co to znaczy? And this is a good example how it is absolutely impossible to understand what all these images without understanding the rabbinic background. I jest niemożliwe zrozumienie, co te obrazy oznaczają, bez zrozumienia rabinickiego tła. The text that is used here, I saw some very smart people using to justify the urine therapy. Widziałem, byłem świadkiem, jak mądrzy ludzie wykorzystują ten wiersz do uzasadnienia terapii moczowej. Have you ever heard of such theories? Czy słyszeliście kiedyś o takich teoriach? Well, in Russia, back in the 90s, when there was a poor healthcare, there were lots of theories. W 90-tych latach w Rosji, gdy służba zdrowia podupadała, było mnóstwo teorii. And back in among many people there was popular, you know, drink your own urine and you will be healed from cancer. I popularne było wśród ludzi przekonanie, że picie własnego moczu leczy od raka. And they would take this verse and they said, see, from us comes the living water that can give us life. Powoływali się na ten wiersz, mówili, widzicie, to z nas pochodzi ta żywa woda, która daje nam życie. And they, you know, the theory behind it was that our kidneys, you know, release too many very helpful nutrients and other medicinal things, which has to be recycled. Teoria tak głosiła, że nerki jeszcze wydzielają różne takie substancje odżywcze i inne substancje lecznicze, które należy potraktować jako surowce wtórne. So you see how important to understand the context. Widzicie więc, jak ważne jest zrozumienie kontekstu. In verse 39 it says, Jesus speaks here about the Holy Spirit that the believers had to accept but have not received yet, because Jesus wasn't glorified. W 39 wierszu czytamy, że mowa tutaj jest o Duchu Świętym, którego uczniowie mieli otrzymać, ale jeszcze nie otrzymali, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Well, this text on the one hand clarifies the issue, but on the other hand
It creates more questions. Z jednej strony ten wiersz wyjaśnia to zagadnienie, a z drugiej powoduje powstanie nowych pytań. What does it mean the Holy Spirit was not yet on the believers? Co to znaczy, że Duch Święty jeszcze nie był dany wierzącym, czy nie był na wierzących? Does it mean that throughout the entire Israel history the Holy Spirit wasn't present at all? Czy to znaczy, że przez całą historię Izraela w ogóle nie był obecny Duch Święty? What does it mean? How to interpret this text? Co to znaczy? Jak zinterpretować ten tekst? Well, let's start from trying to understand what is the last great day of the holiday. Zacznijmy od spróby zrozumienia tego, czym jest ten ostatni wielki dzień święta. Well, we have to go to the book of Numbers to understand that the feast of Sukkot is celebrated for how many days. Musimy sięgnąć do księgi liczb i zobaczyć, ile dni trwa święto Sukkot. How many days? Ile dni się obchodzi? 8. 8. Okay. So the first of all, it's often the case that Sukkot is called in the scripture just as the holiday. Ważne jest, że Sukkot w piśmie napisane jest jako konkretne święto z przedimkiem określonym w języku angielskim. Because Sukkot throughout all the holidays of the year was I would say the ultimate holiday. Bo pośród tych wszystkich dorocznych świąt święto Sukkot, powiedziałbym, jest tym ostatecznym, tym najważniejszym świętem. Of course, if you look at the Levitical system, the most important day is the day of atonement, Yom Kippur. Z punktu widzenia systemu lewickiego, najważniejszym świętem jest święto pojednania, Yom Kippur. However, the Yom Kippur is not a holiday, if you look at this way. Jednakże, jeśli tak na to patrzymy, to Yom Kippur nie jest wcale świętem. This is a solemn day where everybody has to afflict their souls. Jest to uroczysty dzień, w którym każdy musi jakby uniżyć swoją duszę, skruszyć. Because on this day there is a removal of sins. Bo w tym dniu następuje usunięcie grzechów. At the end of Yom Kippur, we have the sound of the shofar. Pod koniec Yom Kippur rozbrzmiewa dźwięk shofar. Shofar. And the sound of the shofar, the trumpet. I głos tej trąby, shofar, is supposed to herald the coming of the Messiah. Ma zwiastować nadejście Mesjasza. And so 5 days later, the Sukkot arrives. Tak więc 5 dni później nadchodzi Sukkot. And during the Sukkot, of course, this is a symbol of the Messianic kingdom. I w czasie tego święta, oczywiście, które jest symbolem mesjańskiego królestwa. And now all kinds of celebrations go on. Trwają różnego rodzaju uroczystości. The culmination of the celebration is the last night of the Sukkot. Kulminacją tych uroczystości jest ostatni wieczór święta Sukkot. Actually the day and the evening. Właściwie to i dzień i wieczór. This period, the last day, is called the Hoshana Rabba. Tak się nazywa Hoshana Rabba, ten ostatni dzień święta. Well, Hoshana means salvation. Hoshana znaczy zbawienie. Yeah, so don't, you know, often people make a mistake and say that
Hosanna is a praise God or something. Ludzie często błądzą, twierdząc, że Hosanna znaczy chwała Panu czy coś takiego. That is not correct. To nie jest poprawne. Hosanna in Hebrew means save us, please. To oznacza Hosanna, oznacza zbaw nas, prosimy. So Hosanna Rabbi means great deliverance. A więc Hosanna Rabbi oznacza great deliverer. Deliverance. Deliverance. Wielkie wyzwolenie, wielkie zbawienie. Powszechne. And they do interesting things on the Hosanna Rabbi. They w tym dniu robią ciekawe rzeczy. In the daytime, the procession of the priests goes down from the temple into the Kidron Valley. Taka procesja, nie wiem czy to dobre słowo, kapłanów, schodzi do, od świątyni do doliny Kidron. And in the Kidron Valley they would draw the water from the Kidron stream. W tej dolinie Kidron biorą, czerpią wodę ze strumienia. And they would go up again and they would pour the water upon the altar. Wracają z powrotem do świątyni i wylewają tę wodę na ołtarz. The most interesting thing is that we have absolutely no mention of such a ceremony anywhere in the Torah. Ciekawą rzeczą jest to, że nie ma żadnej wzmianki, absolutnie żadnej, o takiej ceremonii w Torze. If you look at the Sukkot, there are two mentions of Sukkot in the Torah. Jeśli chodzi o Sukkot, to są dwie wzmianki o tym święcie w Torze. In Leviticus 23 and in Numbers 29. Kapłańska rozdział 23 i Liczb 29. They mention Leviticus 23 mentions the command to build the booth and dwell in them for 8 days. Kapłańska księga mówi o budowaniu takich szałasów, jakichś namiotów i zamieszkiwaniu w nich przez 8 dni. And the Numbers 29 just gives the list of sacrifices, you know, how many bulls and rams and goats. A 29 rozdział Księgi Liczb podaje liczbę ofiar, ile kozłów, ile baranów, ile byków. No mention of any kind of pouring of any water upon the altar. Nie ma żadnej wzmianki o wylewaniu jakiejś wody na ołtarz. Where is it coming from? Skąd to pochodzi? Mishnah Tractate Sukkah. Mishnah? Mishnah Tractate Sukkah. Traktat Mishny Sukkah. Sukkah. So that's where it's come from. Stąd to pochodzi. On which grounds Mishnah is telling that this is the ritual to be on which how does Mishnah justify the biblical grounds for this ritual? Jak Mishnah uzasadnia, podaje podstawy biblijne tego rytuału? Isaiah 54. You shall draw the water from the springs of salvation. Izajasza 54. Będziecie czerpać wodę ze źródeł zbawienia. Because we remember we sang Meinei HaYeshua. No pamiętacie, że mówimy, ja tego nie powtórzę, wybaczcie. Could you say it again? Meinei, the springs. Meinei. HaYeshua. Źródło, HaYeshua. And Yeshua is salvation. Yeshua to zbawienie. The word Yeshua is the noun. Jest to rzeczownik. And the word Hosanna is the same root word. A słowo Hosanna zawiera ten sam rdzeń. It comes just from the different stem, different verbal stem. Pochodzi ono od innego
wyrazu czasownika, rdzenia czasownika. And it's basically linguistically connected, the word Yeshua and the word Hoshana. I Yeshua i Hoshana są słowami językowo, lingwistycznie powiązanymi. I don't want to burden you with the Hebrew grammar, but just take it as it is. Przyjmijcie tak, jak jest. Nie będę was obciążał tutaj gramatyką hebrajską. So this is, but how it's interpreted? Why is there need to be a water on the altar? What we understood the connection between the springs of salvation and Hoshana Rabbah. My rozumiemy powiązanie pomiędzy źródłami zbawienia a Hoshana Rabbah, ale jak to zinterpretować? Yeah, why is the water? What's the water symbolizes? Co symbolizuje woda? Well, it took me a little digging to find a passage. Musiałem trochę pokopać, by znaleźć pewien fragment. I'll explain to you a little bit about the Jewish legal literature. Wyjaśnię nieco na temat żydowskiej literatury prawniczej. I told you that Mishnah was initially a Pharisaic legal tradition. Powiedziałem już, że Miszna była pierwotnie prawną tradycją żydowską, rabinic? Yeah. Rabinacką. Faryzejską, przepraszam. That began to be recorded after the destruction of the temple. Która zaczęła pojawiać się w formie pisanej po zniszczeniu świątyni. And develop over the century. I tworzono ją na przestrzeni wieków. And Mishnah contains basically two legal layers. Mishnah zasadniczo zawiera dwie takie warstwy prawne. First legal layer is the initial Pharisaic law. Pierwsza to te pierwsze prawa faryzejskie, czy prawo. By the schools of Shammai and the school of Hillel and their followers. Stworzone przez szkołę Shammai i szkołę Hileja i ich naśladowców, uczniów. Then the second layer is the legal rulings of Rabbi Yochanan ben Zakkai. Druga warstwa to pewne zarządzenia prawne Johana ben Zakkaja. When he was, you remember the story when he was lowered down from the wall of Jerusalem like he was dead. Pamiętacie, gdy go spuszczono z muru Jerozolimy, jak gdy udawał nieżywego. And his main purpose was to create a system of substitutions for the laws that could not be fulfilled because of the lack of the temple. Pamiętacie, że jego zamiarem było stworzenie takiego systemu zastępczego wykonywania praw w sytuacji, gdy już nie było świątyni. The rabbis that created all this legal system in first and second centuries AD. Rabini, którzy tworzyli ten system prawny w pierwszych dwóch wiekach naszej ery, are called Tanaim. Nazywają się oni Tanaim. The Aramaic word Tana means to repeat or to learn through repetition. Aramejskie słowo tana oznacza powtarzać lub uczyć się przez powtarzanie. So the Tanaim transmitted these old legal traditions. Więc Tanaim przenieśli te wszystkie, tą całą tradycję prawniczą. And they're finally concluded, there was this great rabbi
called Rabbi Yehuda Hanasi. I w końcu doszli do wniosku, że ten wielki rabin Yehuda Hanasi, Hanasi and this rabbi was to he was the final editor of Mishnah. Tak? I stwierdzili, że on był ostatnim redaktorem Miszny. However, there are lots of things in the Mishnah that aren't very clear. Jednakże w Misznie jest wiele rzeczy, które nie są zbyt jasne. First of all, Mishnah is recorded in very in such an abbreviated elliptical style. Po pierwsze, Mishnah jest spisana w takim stylu skrótów. Abbreviated. And? Abbreviated. Just abbreviated. W formie skrótów jest zapisana. The reason why is because now we have in every language we have a literary style. I teraz w każdym języku mamy pewien styl literacki. And I'm pretty sure that in Polish school they have the classes where people they teach people to proper way of writing things. Jestem przekonany, że w polskich szkołach są lekcje, gdzie się uczy właściwych form prac pisemnych. And this was non-existent at this time. W tamtym czasie to nie istniało. The tradition existed in oral forms. In oral form. Tradycja istniała w przekazie ustnym. And they just did a little shorthand, a stenography, just to remember it. Żeby zapamiętać, posługiwali się po prostu skrótami, tak jak się pisze przebieg stenografii. Mishnah is written in a style that could be understood only by those who wrote it. Mishnah jest napisana w takim stylu, który mogą zrozumieć tylko ci, którzy to napisali. Those who wrote it didn't bother to explain things to others. Ci, którzy to zapisywali, nie troszczyli się o to, by to wyjaśnić innym. They sort of lived in the world of their own. Żyli w takim swoim własnym świecie. And you'll understand, one thing. You are writing the article for the newspaper. When you write the article for the newspaper. Gdy pisze się artykuł do gazety. And you will write something that the editors will not understand. You will send it back to you and say, please spell it out. Jeżeli redaktor naczelny czegoś nie rozumie, odeślę to z powrotem i poprosi o wyjaśnienie. If you keep writing he, the editor say, who is that he you writing about? A jak się wciąż będzie mu pisało on, to w końcu redaktor zapyta, kto to jest ten on? Well, on the other hand, when you want to scribble something in your personal notebook, you just, write couple words just to trigger your memory. Z drugiej strony, jeśli coś piszemy w swoim notatniku, to zapisujemy kilka słów, które pobudzają po prostu pamięć. So that's how Mishnah is written. I tak napisana jest Mishnah. And so even the next generations of these rabbis, they needed clarification what their predecessors wrote. I nawet następne pokolenie rabinów potrzebowało wyjaśnień co do tego, co ci ich poprzednicy pisali. And so, suppose you have the notebook of your grandma. Przypuśćmy, że macie jakiś notatnik swojej babci. Okay. Suppose your grandma wrote her diary somewhere, at the time of Pilsudski, okay? Przypuśćmy, że babcia pisała pamiętnik w czasach Piłsudskiego. And she writes something and you found that diary and you're reading and you have no clue what is she writing about. Bierzecie ten pamiętnik, czytacie, nie macie pojęcia, o czym ona pisze. Well, what do you do to understand?
Co robicie, by zrozumieć? Your grandmother is already dead. Jeśli babcia już nie żyje, hopefully your mother is alive. To może miejmy nadzieję, że mama żyje. So you come and say, mom, mother, explain to me what grandma meant, right? Idziecie do mamy i mówicie, mamo, wyjaśnij, co babcia miała przez to na myśli. This is I explain the process of creating the Gemara. I tak się wyjaśnia proces tworzenia Gemary. The following generations of the rabbis started to look at Mishnah. Ostatnie pokolenia rabinów zaczęli przyglądać się tej Misznie. This generation of rabbis are called Amoraim. To pokolenie rabinów nazywa się Amoraim. They started to inquire the detailed meaning of what this great Tanaim wrote. Zaczęli dociekać szczegółowej znaczenia tego, co pisali ci Tanaim. And so there were two places where Amoraim worked. Były dwa miejsca, w których pracowali Amoraim. The Amoraim start from the period of Amoraim start from the 3rd century and ends 7th century. Okres Amoraim zaczyna się w III wieku, kończy w VII. And the Amoraim created so-called Gemara. Amoraimi stworzyli coś, co się nazywa Gemara. Gemara? Gemara, that's the, and so I explained to you. They were asking each other and trying to understand what the Tanaim did. They were asking each other. In the Gemara, they were asking questions and trying to find the answers to what the Tanaim meant. Zadawali sobie pytania odnośnie tego, co czytali i dociekali w ten sposób, co to znaczy. Okay, so they lived in two places. Mieszkali czy żyli w dwóch miejscach. There were so-called Palestinian Amoraim. Byli palestyńscy Amoraim. Or Amoraim of Palestine. Czy Amoraimi z Palestyny. And I'm using specifically the word Palestine. I używam konkretnie słowa Palestyna. Because at this time, you know, before the temple was destroyed, it was Judea. Bo w tym czasie, zanim świątynia została zniszczona, to była jeszcze Judea. And when the temple was destroyed, the Romans began to think how to name this province in such a way that it would be most offensive to the Jews. Po zniszczeniu Jerozolimy, Rzymianie zaczęli myśleć nad tym, jak tą prowincję nazwać, aby w uszach Żydów była taka gorsząca czy obraźliwa. And they came to the name Palestine. I doszli do takiej nazwy Palestine. Meaning the land of Philistines. Co oznacza kraina Filistynów. As since the Philistines were the most the worst enemies of Israelites. Jako że Filistyni byli największymi wrogami Izraelitów. That's why the Amoraim who still remained in the land of Israel are called historically the Palestinian Amoraim. Dlatego Amoraim, który pozostał tam na terenie Jerozolimy, jest, he is historically called Palestinian. Mm-hmm. To historycznie jest nazywany Palestyńczykiem. And Palestinian Amoraim. Palestyńskim Amoraim. Yeah, that's correct. Thank you. And they lived mainly in Galilee. Żyli głównie w Galilei, mieszkali. And they created Palestinian Gemara. I stworzyli palestyńską Gemarę, which is also called the Talmud of the land of Israel. Która nazywa się również Talmudem ziemi izraelskiej. When you have Mishnah and Gemara together, gdy zbierzemy razem Mishnę i Gemarę, and in the modern editions of Talmud, that's how you see. First you see a Mishnah,
that is like a Bible verse. We współczesnych wydaniach Talmudu tak właśnie jest. Najpierw jest Miszna, która jest jak wiersz z Biblii. And then the commentary to that specific passage of Mishnah, which is called Gemara. A potem komentarz do tego fragmentu Miszny nazwany Gemara. And as we said, Mishnah, the passage of Mishnah was written by the Tanaim. I fragment Miszny został zapisany przez Tanaim. And the passage of Gemara was written by the Amoraim. A fragment Gemary przez by Amoraim. Amoraim. As I said, the first group of Amoraim lived in Galilee. Jak powiedziałem, pierwsza grupa Amoraim zamieszkiwała Galileę. But the other group of Amoraim lived in the Parthian Empire. A druga w cesarstwie Parthian. Parthian. Ktoś może Partów. Partów, nie. Yeah. Partów. W cesarstwie Partów. That is a former, this is a former Medo-Persia. To jest former Persia. Former Medo-Persia. To są były tereny Persji. It occupied the territory of Mesopotamia and Iran. Zajmowali terytorium Mezopotamii i Iranu. And that's the territory where back in 5th century BC the Judeans were exiled by Nebuchadnezzar. To jest ten obszar, do którego w V wieku przed naszą erą Izraelici poszli do niewoli. And as we know, some of the Jews never returned from Babylonian captivity. I jak wiemy, niektórzy z Żydów w ogóle nie wrócili z niewoli babilońskiej. And when the temple was destroyed, number of the Jews from Judea had relatives in that area. Gdy świątynia została zburzona, szereg Izraelitów miał krewnych w tamtym obszarze. And so they immigrated there. I więc tam wyemigrowali. And as a result, another school of the rabbis was created, which is called the Babylonian school. W wyniku czego stworzono kolejną szkołę rabinacką, zwaną szkołą babilońską. The name Babylon here is anachronistic. Nazwa Babylon jest tutaj anachronizmem. But it's like a former Babylon. Ale jest to oznacza to jakby poprzedni były Babylon. Although now it was this Parthian Empire. Chociaż now. Mm-hmm. Chociaż teraz było to imperium Partów. So that's how and they created the Babylonian Gemara. Oni stworzyli Gemarę babilońską, Gemarę. And Babylonian Talmud, and accordingly there was a Babylonian Talmud. I odpowiednio babiloński Talmud. Well, in today's Judaism, Babylonian Talmud presents the legal authority. W dzisiejszym judaizmie babiloński Talmud jest autorytatywny. Jerusalem Talmud or Palestinian Talmud has less significance. Jerozolimski czy palestyński Talmud ma mniejsze znaczenie. That's why it was harder for me to find an interesting passage. Dlatego trudniej mi było znaleźć jakiś ciekawy fragment. Because it is located not in the traditional Babylonian Talmud. Bo nie jest on umieszczony w tradycyjnym Talmudzie babilońskim. But I had to dig through uncharted territories of the Jerusalem Talmud. Bo musiałem kopać na tych terytoriach nie naszych Talmudu jerozolimskiego. And the Gemara to the Tractate Sukkah. Again, the Gemara to the Tractate Sukkah says. Gemara do tego traktatu Sukkot mówi. Says, those who did not come to Jerusalem for the
great celebration of the Hoshana Rabba. Ci, którzy nie przybyli do Jerozolimy na to wielkie święto Hoshana Rabba, does not know what the joy is. Nie wiedzą, co, czym jest radość. Ta radość. Well, what does the water signify? No cóż, co oznacza woda? The water signifies the reception of the Holy Spirit. Woda oznacza przyjęcie Ducha Świętego. That is written in the Jerusalem Talmud. To jest zapisane w Talmudzie Jerozolimskim. This is the only passage in entire rabbinic literature. Jest to jedyny fragment w całej literaturze rabinackiej, that mentions the Holy Spirit. W którym jest wzmianka o Duchu Świętym. In other words, they continue and they quote one rabbi Ashi. Innymi słowy, dalej cytują rabina Ashi, who says, if you want to receive the Holy Spirit, który mówi, jeśli chcecie przyjąć Ducha Świętego, you have to go to Jerusalem and stay for Hoshana Rabba. Musicie udać się do Jerozolimy i pozostać na to święto Hoshana Rabba. And you will receive the Holy Spirit at the time when the water from Kidron will be poured upon the altar. I otrzymacie Ducha Świętego w czasie, gdy ta woda jest wylewana na ołtarz. That is exactly what verse 39 of Gospel of John chapter 7 says. I dokładnie to mówi ten 39 rozdział, wiersz 7 Ewangelii Jana. But the difference is that Jesus sets the stage. Różnica jednak polega na tym, że to Jezus przygotowuje tę scenę. This is why he is not going for the first day of Sukkot. Dlatego nie idzie na pierwszy dzień, w pierwszym dniu święta Sukkot. But he wants to make the point at the last day of Sukkot. Ale chce to powiedzieć w ostatni dzień święta. He stands at the side of the altar. Stoi z boku przy ołtarzu. And the procession walks toward the altar to pour the water. Procesja udaje się do ołtarza, by wylać tę wodę. And Jesus says, hey, if you are really thirsty, you gotta come to me. A Jezus mówi, hej, jeśli naprawdę jesteście spragnieni, musicie przyjść do mnie. I can give you the water that can turn you into a source. Ja mogę dać wam wody, która sprawi, że wy staniecie się źródłem. That's the issue. That's how specifically Jesus uses the festivals. W taki sposób konkretnie Jezus wykorzystuje te święta. And as we can see, very interesting, verse 40. Wiersz 40, co ciekawe. When they hear him, many people say, he is truly the prophet. Gdy go usłyszeli, wielu ludzi powiedziało, on prawdziwie jest prorokiem. And the others say, he is really a messiah. A inni mówią, on naprawdę jest Mesjaszem. So the words of Jesus that he is the source of the Holy Spirit. So everybody, that's why everybody understand when he says, I give you the water. People understood what he is talking about. Gdy Jezus mówi, dam wam wody, ludzie rozumieli, o czym mówi. Rozumieli, że on jest tym źródłem Ducha. Because for them it wasn't an issue to connect the word Hoshana with the word Yeshua in Isaiah. Bo im nie chodziło o to, by to słowo Hoshana połączyć ze słowem with the word Yeshua. Yeshua z Izajasza. And so some of them really accepted him as the Messiah who is capable of giving the Holy Spirit. I niektórzy przyjęli go jako Mesjasza, który jest zdolny do tego, by udzielić Ducha Świętego. And they accepted him and they said this is the Messiah.
Przyjęli go i powiedzieli, to jest Mesjasz. And of course the others start saying, oh, can Messiah come from the Galilee? A inni zaczęli mówić, o, czy Mesjasz może przyjść z Galilei? Why is and that created some disputes? I to było źródłem różnych sporów. Why is it the problem? Dlaczego to jest taki problem? Well, I'll explain to you. Wyjaśnię wam. In Judaism we are dealing with two languages. W judaizmie mamy do czynienia z dwoma językami. Hebrew and Aramaic. Hebrajski i aramejski. Hebrew is the language of the Torah. Hebrajski jest językiem Tory. This is the language of Moses. To język Mojżesza. Well, we know historically that when the Judeans went to Babylonian captivity, wiemy z historii, że gdy Judejczycy poszli do niewoli babilońskiej, the king of Babylon, Nebuchadnezzar, was Chaldean. Król Babilonii Nebukadnezar był Chaldejczykiem. Chaldean is another name for Aramaic. A Chaldejczyk to inne słowo na Aramejczyk. Okay, and the Neo-Babylonian Empire spread the Aramaic language across the Middle East. Neobabilońskie imperium rozpowszechniło język aramejski na Bliski Wschód. And the Jews who became part of this big Babylonian empire basically switched from Hebrew to Aramaic. I Żydzi, którzy byli częścią tego imperium, to na Bliskim Wschodzie, zmienili język z hebrajskiego na, przestawili się z hebrajskiego na aramejski. This is very similar to the development of Russian Empire. Jest to podobne do rozwoju Imperium Rosji. You know, the Russians took over Ukraine and then everybody speaks Russian. Rosjanie zajęli Ukrainę i każdy mówi po rosyjsku. Well, the relations between Hebrew and Aramaic is similar to, like, it's the same group. It's like Ukrainian and Polish. Hebrajski i aramejski należą do tej samej grupy. To coś takiego jak polski i ukraiński. Well, now you see Ukrainians coming to Poland. No i widzicie, teraz Ukraińcy przybywają do Polski. And Ukrainian comes and speaks here Ukrainian. Well, he is understood, but how is he treated? No i mówi po ukraińsku, taki obywatel jest zrozumiany, ale jak jest traktowany? Well, he is Ukrainian. Jest Ukraińcem. You know. In the same way Ukrainian comes to Moscow, you know, oh, we hear his accent, you know, he's from Ukraine, what's, tak you samo know, no respect. Ukrainiec jeździ do Moskwy, tam słyszą jego akcent, mówią, o, oh, to z Ukrainy, nie ma już takiego poważania. See, the Aramaic, to know Hebrew, it's the sign that you are educated. Znajomość hebrajskiego to znak, że jesteś wykształcony. Means you went to school, you know how to proper communicate. To znaczy, że chodziłeś do szkoły, wiesz, jak należycie się porozumiewać. And if you are a simple person who spend all your life picking the olives down up in Galilee, you will be speaking Aramaic. A jeżeli jesteś prostym człowiekiem, który całe swoje życie zbierał oliwki, to będziesz mówił po aramejsku. But if you are some kind of you know, member of the priestly family and you have a house in Jerusalem. Ale jeżeli jesteś członkiem jakiejś kapłańskiej rodziny i masz dom w Jerozolimie, oh, then you speak Hebrew. Wówczas mówisz po hebrajsku. You are respected man. Jesteś człowiekiem szanowanym.
you can, when this uneducated Galileans come to Jerusalem, you will translate for them the reading of the Torah. I gdy ci niewykształceni Galilejczycy przybywają do Jerozolimy, no to będziecie im tłumaczyć Torę. So, przetłumaczać nawet. You know, to offend somebody, to call somebody uneducated, simple, you know, hey, the Galileans. That was the point. To offend somebody is You need to call them you Galileans. You Galileans, which would mean you are simple, uneducated. A więc by kogoś na przykład obrazić, urazić, to wystarczy powiedzieć ty Galilejczyku, tak? Co oznacza ty prosty, niewykształcony człowieku. It's like you are from that village, we are the city people. Ty jesteś tam z tej wioski, my jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Well, that's what they're saying to Jesus. I to właśnie mówią tutaj Jezusowi. First people say, hey, well, he's a Messiah. Ludzie mówią, on jest Mesjaszem. But the ones who wanna, you know, try to do damage to his image, they use this trick. A ci, którzy próbują ten jego image trochę uszkodzić, stosują tę sztuczkę. Can Messiah come from the Galilee? Czy Mesjasz może przyjść z Galilei? You see, that's the problem. To jest ten problem. Anyway, this is our first presentation on a Sukkot. I will take some questions and we'll take a little przerwa and then we'll continue. A więc teraz kilka pytań, potem little przerwa i będziemy dalej rozważać. Zapytać, czy Talmud z Jerozolimy jest pisany? Jest. Oh yeah. There is an addition. The only problem, it's not easy to find its translation. Niełatwo jest znaleźć jego tłumaczenia. Although the last edition of the Talmud, of the Jerusalem Talmud, was actually made in Rzeczpospolita. Ostatnio w jakieś wydanie Talmudu Jerozolimskiego pojawiło się w Rzeczpospolitej. All the Jewish books were, I mean, throughout the world, the center for the Jewish publishing of the Jewish literature was located in Vilno. W całym świecie centrum wydawnicze literatury żydowskiej jest w Wilnie. And while Vilna was a part of the Union, Polish-Lithuanian Union, gdy Wilno było częścią tej Unii Polsko-Litewskiej, The Jewish publication and the Jewish studies flourished. To wydawnictwa żydowskie kwitły. I tam się znajdowały. Wilno było nazywane Jerozolimą Północną. Wilno was called the Jerusalem of the North. Yeah, I understand, yeah. So, it was the seat of so-called Vilna Gaon. Which is of course a great you know which you know there's a whole story about the Vilna Gaon. Cała historia dotyczy tego Gaon Wilnieńskiego. Well, everything started going on decline when Catherine the Great and Franz Ferdinand cut Poland into three parts. Well, what happened then when they cut Poland into? Yeah, when they divided Poland and killed the country. Katarzyna i Ferdynand, tak, podzielili Polskę na trzy części. The Jewish science went on decline. To nauka żydowska podupadła. But Jerusalem
Jerusalem Talmud, last edition which we still use, was produced in Rzeczpospolita. A, Rzeczpospolita to nie... No to jest kraj po prostu, Polska. Ja... Pierwsze skojarzenie było gazeta. Myślałem, że tam wydano fragment. A czy Gaon z Wilna coś wydał w ogóle? Czy jest coś jego publikowane? Nie. Dokończę, że ten wydanie, którego my, z którego my korzystamy, mówi gość, tego Talmudu Jerozolimskiego, pochodzi właśnie jeszcze z czasów Rzeczpospolitej Polskiej, tamtej. So it exists. Tak więc istnieje. There are commentaries of the famous rabbis from Poland. Są komentarze słynnego rabina z Polski. But again, they are all in Hebrew. Ale są po hebrajsku. Oh, they did translation of the entire Jerusalem Talmud? Jerusalem Talmud? Ah, I told you. The Babylonian Talmud was treated always better. Zawsze Talmud babiloński był lepiej traktowany. But which is better, in your opinion? Huh? Which is better, Jerusalem or Babylon? Oh, well, they are both good. Pytam, który jest lepszy. Ktoś odpowiada, że oba są dobre. But sometimes, you know, when you look for a nice parallels in the New Testament, with the New Testament, it's like going to the forest for mushrooms. Szukanie jakichś ciekawych porównań do Nowego Testamentu jest jak szukanie, zbieranie grzybów w lesie. You know, you want to find a very good mushroom, yeah, you don't know where you find it. Chcesz znaleźć jakiś ładny grzyb, ale nie wiesz jeszcze, gdzie go znajdziesz. So every place in the forest is good. Każde miejsce w lesie może być dobre. As long as you find the good treasure mushroom. Jeżeli znajdziesz tam jakiś cenny egzemplarz grzyba. Okay. Any other question? Tak? Chciałbym wrócić do wczorajszego wykładu dotyczącego wyrzucenia przykupniów ze świątyni. I'd like to go back to yesterday's lecture about driving out the traders from the temple. I bardzo mnie interesuje takie, interesuje mnie tutaj właśnie takie, chciałabym zadać takie pytanie, bo to niejako było równoznaczne, fakt przebywania tych ludzi na terenie świątyni było jak gdyby wyznacznikiem też tego, że nie każdy mógł wejść do tej świątyni. The fact that they were present there at the temple's premises is interesting in the light of the fact that not everybody was allowed to be there. Yes. Ale mamy tutaj na przykład, chciałbym się tutaj rabina zapytać o taką rzecz. Jak to się ma w tym momencie do setnika, z którym mamy do czynienia zarówno w Ewangeliach, jak i się pojawia ta sama osoba, zjawia się nam też w Dziejach Apostolskich. I ten człowiek jest ewidentnie osobą nawróconą, w sensie taką, że żyjącą według reguły żydowskiej, z tego, co tutaj jest widać. Well, what's its name? The one who commands 100 of Roman troops. Because he is clearly a converted person. Bo to jego nawrócenie to nie jest tylko sprawa na końcu zapoznania się z Chrystusem, to nie tylko to. A matter of getting to know Jesus, there's more to it. Anioł mówi o tym, że jego ofiary i dary zostały wspomniane przed Bogiem. Angel says that his offerings and were mentioned and his charity work were mentioned before God. I że też miał poważanie pośród Żydów i starszyzny żydowskiej. He had been respected among the Jews and the elders. Oh, okay, got the question. Okay, I understand. Okay. Yes, you cannot enter a certain premises of the temple
Tak? If you are not Jewish. Nie, jeśli nie jest się Żydem, nie można wejść na do pewnych miejsc świątyni. And I hope after lunch we will be able to deal with the Acts 15, and that fact is crucial to understand the message of Acts 15. Mam nadzieję, że po obiedzie będziemy mogli zająć się 15 rozdziałem Dziejów Apostolskich i zrozumienie to, o czym mówimy, jest istotne, by zrozumieć ten rozdział. However, we know that from the south side of the temple complex was the court for Gentiles. Wiemy, że od południowej strony tego kompleksu świątynnego był dla pogan dziedziniec dla pogan. Dziękuję. And the Gentiles were invited in to observe the ceremonies. Pogan zapraszano, by obserwowali ceremonie, obrzędy. And there was on the territory of the temple a special line which a non-circumcised cannot cross. Na terenie świątyni była wytyczona linia, granica, której nie wolno było przekroczyć nieobrzezanemu. Because non-circumcised, the one who is not a member of the Assembly of Israel, does not have any rights to offer any sacrifice. Bo nieobrzezany, ten, kto nie jest częścią zgromadzenia żydowskiego, nie ma prawa składać żadnych ofiar. But to give offerings to the temple, no problem. Jednakże co do składania ofiar w świątyni, nie ma problemu. So, if you are a Gentile, tak więc jeśli jesteś poganinem, and you want that the offerings would be brought, and you want to bring offering, i chcesz przynieść jakiś dar, you commit the offering to be brought on your behalf. Powierza się komuś ten dar, który jest przynoszony w twoim imieniu. So you pay for the costs, pokrywasz koszty, and they do it for you. I oni za ciebie to robią. And in the Mishnah there is a tractate called Zvachim. W Mishnie jest taki traktat nazwany Zvachim, which is sacrifices, co oznacza ofiary. And there are issues, legal issues and regulations that deal with the offerings from the Gentiles. I tam są te przepisy, zarządzenia prawne dotyczące składania ofiar przez pogan czy darów. Offerings or sacrifices? Sacrifices. Ofiar, nie darów nawet, tylko ofiar. Mhm.